Michał Nowak, zapraszam na sport. Cerat Enea Czarni Radom w meczu 7. kolejki Plus Ligi przegrali u siebie z jednym z kandydatów do medalu, Jastrzębskim Węglem. Faworytem tego pojedynku byli Jastrzębianie i z tej roli wywiązali się w 100%, inkasując w Radomiu komplet punktów. O pierwszym secie z perspektywy Ceradu Enei Czarnych Radom można powiedzieć tyle, że się odbył. Wojskowi zaprezentowali się w nim słabo i zasłużenie przegrali. W drugiej odsłonie poprawili jednak swoją grę i to dało efekt w postaci wygranej do 25. Niestety dwie kolejne partie zakończyli ponownie na swoją korzyść Jastrzębianie, którzy wygrali w całym meczu 3-1. Gospodarze odczuwali spory niedosyt po tej porażce. Nie byliśmy faworytem tego meczu. Ale zawsze uważam, że zwłaszcza u siebie na sali jesteśmy w stanie wygrać z każdym i jest duży niedosyt, bo dużo znowu błędów własnych. W grze Radomian szwankowała w środę ofensywa na skrzydłach. Dzisiaj akurat praktycznie poza Brandenem nie mieliśmy ofensywy na skrzydłach i ciężko się gra, zwłaszcza z taką drużyną jak Jastrzębski Węgiel. Bez skrzydłowych. No. Dzisiaj nasza ofensywa na skrzydłach bardzo kulała. W innych elementach typu przyjęcie blok byliśmy lepsi od przeciwnika, ale co z tego, jak w ataku mieliśmy aż 6% różnicy, to jest dość dużo i na pewno musimy to jak najszybciej zmienić. Mało jest czasu, ale musimy po prostu. Mamy ludzi, którzy mogą zdecydowanie więcej dać tej drużynie w ataku i muszą mieć tego świadomość, że oczekujemy od nich tego. Było to kolejne spotkanie w tym sezonie, w którym dyspozycja Radomian mocno falowała. Ten mecz był kolejnym naszym szarpanym meczem, że falami graliśmy dobrze, a też przychodziły serie błędów, w którym Jastrzębski Węgiel nam odskakiwał i już skutecznie bronił tej przewagi. My staraliśmy się na pewno walczyć w tym meczu, ale to nie wystarczyło. Brakowało na pewno czysto siatkarskich umiejętności, czy lepszych procentów w poszczególnych elementach, żeby wygrać ten mecz. Po 9 rozegranych meczach Wojskowi są na 8 miejscu w tabeli Plus Ligi. W sobotę pierwszoligowe piłkarki Hydrotraku zagrają w 1/8 finału Pucharu Polski Kobiet. Rywalkami trenera Wojciecha Pawłowskiego na wyjeździe będzie Tarnowia Tarnów. Kolejne zmiany w Eleclerc Radomce. Drużynę opuszcza chorwacka przyjmująca. Niespełna 2 tygodnie temu Adam Grabowski zastąpił Jacka Skroka na stanowisku szkoleniowca Eleclerc Radomki. To jednak nie koniec zmian w zespole. Klub poinformował w czwartek o rozwiązaniu za porozumieniem stron kontraktu z przyjmującą Miją Jerkow. Trwają poszukiwania zawodniczki, która zastąpi Chorwatkę na tej pozycji. Niewykluczone jednak, że to nie koniec zmian w drużynie. Tymczasem Radomianki w sobotę zagrają o pierwsze zwycięstwo w sezonie. Ich rywalkami w 10. meczu Ligi Siatkówki Kobiet w bieżących rozgrywkach będzie Volley Wrocław. To już wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Zapraszam też na kolejny odcinek siatkarskiego programu Tiebreak, w którym moim gościem będzie Michał Ruciak, libero Ceradu Enei Czarnych Radom. Do zobaczenia!